Jak pan ocenia to, jak się ubierają Polacy i Polki? Jest coraz lepiej, czy przeciwnie? Cieszę się, że wdarł się kolor jeszcze jakieś kilka lat temu, bo wcześniej mieliśmy szaroburę ulicę, chociaż bardzo kocham czarny, to nie to, że nie, ale ten czarny fajnie zestawi z różnymi innymi rzeczami. Natomiast, no i to się zmienia. W tych, powiedzmy, 3-4 miastach polskich największych jest coraz lepiej. I to mnie pociesza. Jedyna rzecz, która mnie wciąż boli, bo to nie jest coś, co mnie jakoś tam, że będę krytykował, tylko mnie to boli, że u nas jest wciąż taka maniera, taka moda na to, żeby kopiować. Czyli, że jeżeli moja ukochana, nie wiem, idolka, teraz influencerka, coś tam nosi, to ja będę tak samo nosiła. A ja jakby uwielbiam, jak każdy z nas pokazuje samego siebie poprzez to, jak się ubiera. Czy to jest nonszalancki tumiwisizm jakiś, ale wychodzi mi to z głowy, jest to moje. To jest tak samo super, jak jakby super wystylizowana kobieta, że tak powiem, prosto z żurnalu. Natomiast ważne to było, żebyśmy byli to my, a nie żeby to było naśladowanie koleżanki, czy ślepo tego, co jest na witrynie. To mi się nie podoba. No, nadrabiamy tym, że mamy najpiękniejsze kobiety w naszym kraju, na świecie i niezależnie od tego, co mają na sobie, wyglądają pięknie, ale jeszcze fajnie by było, jakby pokazywały na zewnątrz swoje wnętrze.